Hallelujah. 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 Father, let your praise take over this morning, Lord. Also, this Almighty God is to praise you today. And we praise you by handing over our lives to you. Because you don't put your life on the hand of those you don't trust. Nie wkłada się życia w ręce kogoś, komu się nie ufa. Therefore, Lord, we're putting our lives in your hands today because we trust you. Dlatego, Panie, my wkładamy nasze życie w swoje ręce, ponieważ ufamy Tobie. You are mighty God. Jesteś potężny. You are glorious God. Jesteś pełnym chwały Bogu. There's none like you, God. Nie ma innego jak Ty. Therefore, Lord, we thank you. Dlatego, Panie, dziękujemy Tobie. We give you praise, mighty God. Tobie oddajemy chwałę. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, God. Dziękuję Ci, Boże. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. If you're reaching out to us for the first time, it's Pastor James and Żona James Audio from Warsaw Plan, where Jesus lives. Witajcie, kochani, nadaje Pastor James razem z żoną z Warszawy, z Polski, gdzie Jezus żyje. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a good God. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. And all He does is good. I wszystko, co robi, jest dobre. Amen. Amen. I want to say a few things that most of you won't be able to hear from us when we do it in the church. Powiem kilka rzeczy, bo może nie usłyszycie tego w kościele. If you are anywhere around Poland, jeżeli jesteście gdzieś w okolicy Polski, and you think you're going to be alone for Christmas, i już wiecie, że będziecie sami na święta. Please let us know. Write to the church, let us know. Napiszcie do kościoła, dajcie nam znać. If you think you're going to be alone by yourself for Christmas. Dla tych z was z kościoła, jeżeli wiecie, że będziecie samotni. Please let us know and we'll see how we can help.
to dajcie znać, zobaczymy, co my będziemy mogli zrobić w tej sprawie. Amen. Amen. Praise the Lord. Chwalmy Pana. Something else I was to do for God. Anyways, this morning I want us to have this communion. Spotykamy się dzisiaj na naszej komunii. And this communion this morning is a special one because it's captioned communion for exchange or communion of exchange. Dlatego, że komunia ta dzisiejsza jest wyjątkowa. Jej tematem tej komunii jest komunia wymiany. You know what exchange is? Wiecie, co to znaczy wymienić? This is exchange. To jest wymiana. Exchange. You switch things. Mm-hmm. Coś się wymienia. Or you swap things. Coś się zamienia. Amen. So let me explain that a little bit. Wytłumaczę to troszkę. I try the much that I can to explain things. Ja tak jak tylko mogę, staram się zawsze wyjaśniać. And that makes me actually talk a lot. Co niestety też sprawia, że dużo muszę mówić. But I tell you why, because my thoughts are really far. My thoughts actually are faster than myself. Dlatego tak jest, że moje myśli są szybsze niż ja sam. Sometimes I'm way ahead of myself. I'm way ahead of myself. Czasami ja sam ze sobą nie nadążam. So I try my best to try to explain the things that I do and the things that I want people to understand. Zawsze próbuję wyjaśniać wszystko to, co chcę powiedzieć, tak żeby każdy mógł to zrozumieć. And that is why I respect our church. I dlatego też szanuję nasz kościół. Because I know that some of the things that I do say they're a bit too far. Bo wiem, że są takie rzeczy, które ja mówię, które są dalekie albo tak wybiegają w przód, że może nawet niektórzy nie nadążają. Amen. Amen. That is nothing devil likes more than misunderstanding. Nie ma niczego, czego diabeł by bardziej lubił niż właśnie brak zrozumienia. Because that's his area of strength. Bo to jest jego obszar działania. If devil can create confusion, then he can manipulate. Kiedy może prowadzić zamęt, właśnie niezrozumienie, to tam może działać manipulacja. You can't manipulate somebody who lives in clarity. Nie da się manipulować kimś, kto żyje w jasności. That's a good one. You cannot manipulate someone who lives in light. Nie da się zmanipulować kogoś, kto żyje w świetle. You can't manipulate someone who lives in reality, in clarity, sorry. Nie da się zmanipulować kogoś, kto żyje w takiej jasności. So if devil can create a cloud of confusion. Jeżeli zatem diabeł może stworzyć taką chmurę zamętu. A cloud of darkness. Chmurę ciemności. Then he can manipulate the people in the darkness. To w tej ciemności może manipulować człowiekiem. You are not in darkness. Ty nie jesteś w ciemności. You are not in a dark cloud. Nie jesteś w takiej ciemnej chmurze. Therefore, devil will not manipulate you. Dlatego też diabeł nie będzie tobą manipulował. In the name of Jesus. And that is why everything Christ did is an exchange. I dlatego wszystko, co Chrystus zrobił, to była właśnie wymiana. Says, come out of darkness that I might give you light. Mówi, wyjdź z ciemności, a ja dam ci życie. When you receive my word. Kiedy przyjmujesz moje you are słowa, receiving my light, to przyjmujesz moje światło. And the light will invariably dispel the enemy from your life. I to światło natychmiast rozprawi się z ciemnością w twoim życiu. Because the rozproszy. Light has the propensity, the power to, dlatego, że to naturally dispel light. Żeby w sposób naturalny, darkness. Żeby w sposób zupełnie naturalny rozproszyć ciemność. Let me give you a little gift. Dam wam mały prezent. Just a little one. I malutki. There are certain things that disappear from your life when you have knowledge. Są takie rzeczy, które znikają z twojego życia wtedy, kiedy masz wiedzę czy poznanie. For example, there's a village called Umuchu. Na przykład jest taka wieś, która się nazywa Umuchu. You know nothing about Umuchu. Nie wiesz nic o Umuchu. You don't even know where it is. Nawet nie wiesz, gdzie to jest. But if you visit this particular spot called Umuchu. Ale jeżeli odwiedzisz takie właśnie miejsce, które nazywa się Umuchu. The knowledge of Umuchu you know now. To wiedza o tym, że jest takie Umuchu. Will consequently or invariably dispel the ignorance of not knowing Umuchu. Automatycznie rozprawi się z tą ciemnością, z brakiem wiedzy tego, że nie ma takiej wsi. This is why you must get in contact or in conversation with people who think with clarity and light. Dlatego musisz być cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy mają tak jasność, światło.
Because you are not beyond your friends. Bo nie jesteś ponad swoimi przyjaciółmi. You are not more than your friends. Nie jesteś kimś więcej niż swoi przyjaciele. The people you hang around with they define who you are. Ci, z którymi przebywasz, będą definiować, kim jesteś, to kim jesteś. And that is why Christ came. Dlatego Chrystus przyszedł. That he might upgrade us. Aby nas tak wznieść na wyższy poziom. And surely he did. I z pewnością Bible says he adopted us. Biblia mówi, że on nas zaadoptował. As adults into his house. Jako tych dorosłych, zaadoptował nas jako dorosłych w swoim domu. Adopted us as sons and daughters. Przygarnął nas jako swoich synów i córki. Now we are his. Teraz jesteśmy jego. And because we are his. A ponieważ jesteśmy in his adoption. W czasie tej adopcji. That's an exchange that he made. Nastąpiła wymiana. And the exchange. Ta wymiana. Is what we now wear. We now wear the glory of God. Jest taka, że teraz my ubieramy chwałę Pana. I'll give you some Bible references to support what I'm saying to you. Dam wam wersety biblijne na poparcie tego. Matthew 11, please. Mateusza 11. Matthew 11, verse 28. Start from 27. Zacznijmy od 27. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Finished. Praise the Lord. Amen. That's is 11. 11. 27. Let me find it. Could you give me a phrase over there? All things have been delivered unto me of my Father. Praise God. That's what it is. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Says, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and no one and anyone to whom the Son chose to... Hey, Calabar! Verse 27. Says, no one knows the Father. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec. First of all, no one knows the Son except the Father. No one knows the Son except the Father. Nikt nie zna Ojca, nikt nie zna Syna poza Ojcem. And no one knows the Father except the Son. Nikt nie zna Ojca poza Synem. Then, and anyone to whom the Son chose to reveal. Ani też nikt, chyba że komuś Syn zechce objawić. No one knows the Father, the Son except the Father. Nikt nie zna Syna. A jedynie Ojciec. And no one knows the Father except the Son. I nikt nie zna Ojca, jedynie Syn. And then whom the Son chose to reveal. I ewentualnie ten, komu Syn zechce objawić. This is why you must know Jesus for yourself. I dlatego właśnie musisz znać Jezusa dla siebie. You must know Jesus for yourself. Musisz poznać Jezusa dla siebie samego. You see, what I do as a pastor. Co ja robię jako pastor? Is to trigger your identity as a child of God. Jest aktywować twoją tożsamość jako dziecko Boże. It's a privilege to serve God through you. Przywilejem jest służyć Bogu przez ciebie. But that is for you to become. Po to, abyś ty mógł się stać. But for you to become. Abyś mógł się stać. Because it is in becoming. Bo to właśnie w stawaniu się. That you become. Stajesz. And that is why you must also enjoy the process of becoming. Dlatego też musisz cieszyć się tym procesem stawania się. Because the fun is in the process, not in the destination. Bo cała frajda jest w procesie, nie nawet w tym przeznaczeniu. If your eyes is only in the destination, jeżeli twoje in oczy the become, są jedynie na tym celu, na tym stanu się, you will miss the power in the becoming. To rozmieniasz się z mocą, która jest w tym procesie stawania się. The power. Moc. The beauty piękno. Is in the process. Jest w procesie. If you don't have
If your eyes is just to become, jeżeli twoje oczy są jedynie skupione you na will tym never staniu become. Się, na już na finiszu, to nigdy się nie stanie. But if you enjoy the process of becoming, ale jeżeli będziesz cieszył się procesem stawania się, then you can enjoy the process that life is taking you through. To będziesz cieszył się procesem tego stawania się, przez jakie, który jaki dzieje się w czasie twojego życia. Child of God. Dziecko Boże. Whatever you're going through in your life, przez cokolwiek przechodzisz w swoim życiu, God's infinite mercy, power, Boża moc i Boża miłość, Boże miłosierdzie i moc, and love, i miłość, is able to use it as a process, jest w stanie użyć tego, co dzieje się w twoim życiu, of building, jako proces budowania. God bless you so much, Victor. Niech ci, Victor, niech ci Bóg błogosławi. The strength of David. Siła Dawida. Wasn't in Goliath. Nie była w Goliacie. Goliath was the key. Goliath był kluczem. To open a door for David. Aby otworzyć drzwi dla Dawida. Door of kingship. Drzwi królestwa. But David didn't just become when he met Goliath. Ale kiedy Dawid spotkał Goliata, to on nie stał się od razu. David was becoming. Dawid stawał się. And he became in Goliath. I stał się. And then another door of becoming started. Wtedy przez Goliata otworzyły się, zaczęły się kolejne drzwi. If you get this, you'll be blessed. Jeżeli to załapiecie, to będziecie błogosławieni. David was becoming. Dawid stawał się. He was becoming. On stawał się. Then he became in Goliath. Wtedy stał się w Goliacie. Then that chapter ended. Ten rozdział zamknął then się. Another genesis of becoming started for i rozpoczęła David. Się kolejna księga rodzaju dla niego. David was becoming in the way in the what was he now? When he was raising when he was shepherd taking care of the kiedy sheep. David był pasterzem. He was becoming then. On wtedy się stawał. So he fought the lion and the bear. Walczył z lwem, walczył z niedźwiedziem, walczył z tymi zwierzętami. That was the sweetness of his battle against Goliath. I to była ta słodycz jego bitwy przeciwko Goliatowi. Child of God. Dziecko Boże. Whatever you're going through in your life now. Przez cokolwiek przechodzisz w twoim życiu teraz. You need to see it as a process. Musisz patrzeć na to jako proces. That God has allowed you to go through. Na który Bóg pozwolił ci, abyś przechodził przez to. To build you into a stronger person. Jako silniejszego człowieka. If you are mad and upset when one person lies against you, jeżeli wkurzasz się, kiedy jeden człowiek kłamie przeciwko tobie, what will you do then? To co byś zrobił? When God gives you thousands of people to talk to them and to bless them, and they don't like jeżeli Bóg da ci tysiąc ludzi, do których masz przemawiać, błogosławić ich, i żaden z nich cię nie będzie lubił. Most of us are talking about grace in the New Testament. Wielu z nas mówi o łasce w Nowym z Nowego Testamentu. We can't even deal with our family members. Ale nawet nie potrafimy poradzić sobie z członkami własnej rodziny. We are in Christ. We are greater than the old prophets. We are greater than Moses. Jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy lepsi niż prorocy. Jesteśmy lepsi niż Mojżesz. You can't even deal with your family members. Nawet nie radzisz sobie ze swoją rodziną. You can't even interact with people. Nawet nie jesteś w stanie. You cut them off. Nie jesteś w stanie, nie radzisz sobie z ludźmi, od razu ich odcinasz. Mojżesz. Had 3 million people. Miał 3 miliony ludzi. That didn't like him. Którzy go nie lubili. 3 million people. 3 miliony. Confused. Z zamętem. Slavery mentality. Mentalność niewolnicza. And he was their pastor. A on był ich pastorem. At some point, certain we don't want to hear from you anymore. Go and tell God. Nawet mu powiedzieli. Let him talk to us. Nie chcemy cię już więcej słuchać. Niech sam twój ten Bóg przyjdzie i do nas przemówi. God bless you, Victor. So child of God, enjoy the process Boże, going through. Ciesz się tym procesem, przez który przechodzisz. And you know what will devil do to you? Co diabeł może ci zrobić? What else can he do? Co on jeszcze może ci zrobić? What else can he do? Co on jeszcze może ci zrobić? So this morning. Dziś rano. Jesus said furthermore that he has chosen you to unveil to reveal Jezus Father mówi, to you. Chyba że sam objawi tym, którym chce. And that is why he on wybrał ciebie. And that is why he called us to this communion this morning. Dlatego dziś rano wezwał w nas do tej komunii. So when he invited you this morning, kiedy zaprasza cię dziś rano, it's literally you're the one that he has unveiled his Father to. To po to, żeby ci powiedzieć, pokazać, potwierdzić to, że jesteś tym, którego on wybrał, aby objawić because swojego not, Ojca. Not everyone who desires to know the Father knows the Father. Bo nie każdy, kto pragnie znać Ojca, będzie pozna tego Ojca.
Not everyone who desires to know the Son knows the Son. Nie każdy to, kto chce znać Syna, zna Syna. You have an amazing privilege this morning. Dzisiaj rano masz tą wielką łaskę, to get to know the Father. Aby poznać Ojca. To get to know the Son. Aby poznać Syna. It is an amazing privilege that you have. Jest to wielka łaska, którą możesz mieć. To be called the sons of God. Którą masz, aby God's być nazwanym Synem Bożym, dzieckiem Bożym. So on this revelation, i na tym objawieniu, he says, on mówi, come to me. Przyjdźcie do mnie. Beautiful children. Piękne dzieci. God is saying, come to me. Bóg mówi do ciebie, przyjdź do mnie. All you who labor and heavy laden. Wszyscy zapracowani i przeciążeni. And I will give you rest. Ja wam zapewnię wytchnienie. Says, I want us to exchange. Malikarazia. Wymieńmy się. I want us to exchange. Wymieńmy się. Take my yoke upon you. Weź moje wytchnienie. And lean from me. Mamy dalej 29. Weź na siebie moje jarzmo. For I am gentle and lowly in heart. 28. Take my yoke upon you. 29. Weź na siebie moje jarzmo. Learn from me. Łagodności i pokory serca. Good. You will find rest for your soul. A znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Says, for my yoke is easy. Mówi, gdyż moje jarzmo jest wygodne. And my burden light. A moje brzemię lekkie. Says, bring your pain to me. Mówi, przynieś swój ból do mnie. Put it on my shoulder. Złóż na moje ramiona. Let us exchange this morning. Wymieńmy się dziś rano. In the name of Jesus. God is asking for an exchange. Bóg dzisiaj prosi cię właśnie, abyś wszedł w wymianę z Nim. Can you approach him like a child? Czy możesz podejść do Niego jak do dziecka? And say, Lord, jak dziecko. Here is my burden. Powiedz mu, Panie, here is tu my są yoke. Moje ciężary. You said to me that your yoke is easy. Ty mówisz, że twoje jarzmo jest łatwe, wygodne. You say your burden is light. Że twoje brzemię jest lekkie. Therefore I receive it this morning. Dlatego ja przyjmuję to dzisiaj. In the name of Jesus. And I know what your burden is. Wiem, czym jest to twoje brzemię. I know your yoke, Lord. Znam twoje jarzmo, Panie. Your yoke is to carry your image on me. Twoje jarzmo to nieść twój obraz na mnie. So that you can fight my battles for me. Tak abyś to ty mógł brać udział w moich bitwach. Jesus is asking you this morning. Jezus dzisiaj rano mówi ci, proszę cię, God, carry his yoke. Dziecko Boże, weź jego jarzmo. Carry his burden. Weź jego brzemię. Because it's lighter. Bo jest lżejszy. When you carry his yoke and his burden, kiedy będziesz niósł jego jarzmo, you carry his identity, to będziesz niósł jego tożsamość. And your life becomes his. Twoje życie stanie się jego. Then the battle won't be yours. I wtedy bitwa już nie będzie twoja. But his. Ale jego. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Mary. You can now get your communion. Możecie wziąć teraz komunię. And receive the glory of God. Przyjmijcie ją na chwałę Bożą. Amen. Amen. Praise God. Amen. The Lord is your shepherd. Pan jest twoim pasterzem. You shall never lack anything. Nigdy niczego nie będzie ci brakować. Listen to me, child of God. Posłuchaj, dziecko Boże. We are in December. Jesteśmy w grudniu. God is not your government. Bóg nie jest twoim rządem. God is not your neighbor. Bóg nie jest twoim sąsiadem. God is not the friend that betrayed you. Bóg nie jest tymi przyjaciółmi, którzy cię zdradzili. He said, God who chooses to manifest himself in an impossible situation. On jest tym Bogiem, który postanawia i chce manifestować się we wszelkich niemożliwych sytuacjach. I want to give me a Christmas present. Chcę, żebyście dali mi prezent gwiazdkowy. I want to give me a Christmas present. If you consider me your pastor. Świąteczny prezent, jeżeli jestem waszym pastorem. Could you leave your heart open? Czy możesz zostawić swoje serce otwarte? That God, aby Bóg, even now, nawet teraz, before the end of this December month, przed końcem tego miesiąca grudzień, is able to restore to you. Był w stanie. Things he lost January, February, March, April, May, June, July, August, October, November. Odnowić dla ciebie rzeczy, wszystkie te, które straciłeś w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, we wszystkich tych miesiącach. Could you please be bold enough? Czy możesz mieć na tyle odwagi? Be radical enough. Być na tyle radykalnym. To say, God, żeby powiedzieć, Boże, I believe you.
Wierzę ci. I don't know what you're going to do. Nie wiem, co ty zrobisz. But I believe you. Ale wierzę ci. That something. Że coś. One of us have got a testimony in November. Had a testimony in November. One of our members. Jedna z osób z kościoła miała wielkie świadectwo w listopadzie. God moved him from a job that is stressful to a job of love. Bóg ruszył tę osobę z pracy, która była pełna stresu, do pracy pełnej miłości. In the name of Jesus. Father, we thank you for this morning. Ojcze, dziękujemy ci za ten thank you for your children. Dziękujemy ci za twoje dzieci. Thank you for your love over dziękujemy their lives. Za twoją miłość nad ich życiem. For the Bible declared in your word. Biblia mówi w twoim słowie. You declared in your own word. Ty deklarujesz w swoim własnym słowie. That you, it says God's anger is for a short time. Że gniew Boży jest na krótki czas. But his mercy is for ale life. Jego miłosierdzie jest na całe życie. God's anger ends just for a short time. Boży gniew trwa jedynie krótki czas. But his favor over for you, jego przychylność over your life is forever. Nad twoim życiem jest na zawsze. God's love, Boża miłość, mercy, miłosierdzie, forgiveness, przebaczenie, favor, przychylność over your life nad twoim życiem is for life. Jest na całe życie. Therefore no weapon formed against you will ever prosper. Dlatego żadna broń ukuta przeciw tobie nigdy nie zadziała. In the name of Jesus. Said no weapon formed against you will ever prosper. Żadna broń ukuta przeciw tobie nie zadziała. In the name of Jesus. I love you. This is Pastor James and Jenna James Odwell from Warsaw, Poland, where Jesus Pastor lives. Pastor James, Jenna Jamesowa z Warszawy, z Polski, gdzie Jezus żyje. Please remember. Pamiętaj. If you are going to spend Christmas by yourself alone. Jeżeli będziecie w czasie świąt sami. Please write to us. Napiszcie let do us know. Dajcie okay? We need to ask a few questions. Chcemy zadać, dowiedzieć się parę rzeczy. And see what we can do to put a smile on your face. Co moglibyśmy zrobić, żeby uśmiech zagościł na twojej twarzy right? W tym czasie. I've got lots of children. Mam wiele dzieci. I can send them anywhere. Mogę wysłać je gdzieś. You can't be alone. Nie będziesz sam. Amen. 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 God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Have a wonderful week, weekend. Życzymy wam wspaniałego weekendu. We love you so much. Kochamy was bardzo. And get excited for this Christmas. Just get excited. Bądźcie już podekscytowani tym czasem świątecznym. Please listen. Posłuchajcie. If you go to church, jeżeli idziesz do kościoła, don't get too holy on your pastor this time. To w tym czasie nie bądź taki nadświęty względem swojego pastora. We understand everything about Christmas. My wszystko doskonale rozumiemy. Jeżeli chodzi o święta. Because I know during Christmas people get confused. Bo wiem, że w czasie świąt ludzie zaczynają popadać w jakiś zamęt. Devil give you arrogance, you call it knowledge. Diabeł wkłada ci arogancję, którą nazywasz wiedzą. Devil use Christmas to detach people from churches. Bardzo często diabeł używa świąt, żeby wyrwać ludzi z kościoła. I've lost some church members, I know how. Ja straciłem kilka osób w kościele. Of course, it's devil. Wszystko właśnie przez so this is not the time to teach your pastor about Christmas. Więc uwierzcie mi, to nie jest czas, aby nauczać swojego pastora if you are, o świętach. If you are stingy, jeżeli jesteś skąpy, you are not a giver. Nie potrafisz dawać. Keep it to yourself and shut your mouth. To zatrzymaj to dla siebie. If your pastor wants to buy gift and share to people, to enjoy this season. Chce obdarzyć wszystkich jakimś podarunkiem. Keep your money to yourself. Zatrzymaj swoje pieniądze. Keep your stingy fingers in your pocket. Swoje skąpe paluchy w swoich kieszeniach. And keep your stingy tongue to yourself. I swój skąpy język zatrzymaj dla siebie. It is good to give. Bo jest dobrze it's good dawać. To share. Dobrze jest dzielić się. It doesn't mean that the pastor is celebrating some pagan god. Pastor obdarza, to wcale nie oznacza, że pastor oddaje hołd jakiemuś pogańskiemu bożkowi. So what you can do this season? Co możesz zrobić w tym czasie? I speak to my those who follow me that are not in Poland. Ja mówię szczególnie do tych, którzy śledzą mnie i nie są. Get your pastor a gift. Daj swojemu pastorowi. If he has been preaching to you all these months, week, every Sunday, miesiące, przez każdą niedzielę, being a blessing to you. Twój pastor głosi ci, jest dla ciebie błogosławieństwem. It is common sense. To jest to naprawdę logiczne. It is a spiritual principle. Jest to duchowa zasada. To get him a little gift. Żeby dać mu jakiś drobny prezent. To bless the pastor, the man of God. Żeby pobłogosławić pastora, męża Boga. That is what you can do this Christmas. To możesz zrobić w czasie tych świąt. This is not a time to say, oh, we have Christmas tree in the church. Oh, jest czas, żeby bulwersować się, czy odchodzić z kościoła, bo jest choinka w kościele. I love you.
Kocham. It's Pastor James. Pastor James. All the way from Warsaw, Poland. Całą drogę z Warszawy. Where Jesus lives. Tomorrow we are expecting some wonderful children to talk to us in the church. Dzisiaj oczekujemy, że wspaniali ludzie przemówią. Ula and the couple, yeah, the couple to be. Wspaniała Ula jutro będzie dzielić się słowem i pewna para. Amen. W narzeczeństwie. And Polish people. Polacy. Polish Christians. Polscy chrześcijanie. When you give your life to Jesus, kiedy oddajecie życie chrześcijanowi, you become first a Christian. To stajecie się najpierw chrześcijanami. Before Polish. Zanim jesteście Polakami. Your mentality. Wasza mentalność. Is that of the kingdom. Jest mentalnością z Królestwa Bożego. Let me say this to you. Bożego. The foundation of Christianity. Fundament chrześcijaństwa, powiem wam. Is forgiveness. Fundamentem chrześcijaństwa jest przebaczenie, miłość and giving. I dawanie. Gift. Dawanie. Gift. Gift. Dawanie. Dary. Any church jakikolwiek that kościół, don't give, który nie daje, don't grow. Nie wzrasta. I don't mean this, the arguing theology. Ja nie mówię tu teraz o kłóceniu się jakąś teologią. Any church, każdy kościół, that do not know how to share, który nie wie jak dzielić się. We have over 6 boxes, huge boxes going to Africa. Mamy 6 wielkich pak, które są przygotowane do Afryki. We have people coming to this church almost every Sunday with a box of gifts to give to somebody who needs it. Co niedziela, w każdym spotkaniu niedzielnym zawsze jest ktoś, kto chce przynieść coś komuś. You can start with your pastor. Możesz zacząć od swojego pastora. Tell him, pastor, this Christmas, powiedzieć mu, pastorze, kupiłem skarpetki, kupiłem czekoladki. For any family in this church dla who cannot afford it. Rodziny w tym kościele, których nie stać na. Pastor, I want to give 20-30 euro. Pastorze, chcę dać 20-30 euro, 50 zł. For somebody in this church is going to be alone. Dla kogoś w tym kościele, kto będzie w czasie świąt sam. Let them find something to cook. Niech znajdą coś, żeby niech sobie za te pieniądze coś może ugotują, przygotują. Your church might have students. Może w twoim kościele są studenci, foreigners, like Africans, którzy są nie z twojego kraju, you tak can, jak Afrykańczycy. You can ask them, why do you plan to celebrate your możecie Christmas? Zapytać ich, jak planują spędzić święta. It doesn't that your life, your own life is perfect. To wcale nie znaczy, że twoje życie jest doskonałe. It means you're Christian. Ale oznacza, że jesteś chrześcijaninem. I love you and I'll see you tomorrow. Kocham you don't want to miss tomorrow's topic. I'm not going to say what it is, but believe me. Nie boję się, co będzie jutro, ale naprawdę. You're going to ask yourself, is this the same Bible that I'm reading, this pastor is reading? I ktoś sobie zapyta się, oh, mnie, believe me. Czy tą samą Biblię, czy tam, co ten pastor me. Czyta? I'm going to make your head... Jutro twoja głowa będzie eksplodować. And please, this is serious. I to jest poważne, co teraz powiem. Pray for my family, please. Módlcie się o moją rodzinę. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Bye. Módlcie się o mnie.